Pani Dagmaro, widzę na słodko, pani odreagowuje pierwszy odcinek. Moja Daryjka, kochani, drodzy państwo, patrz, jakie to są ciastka. I ona mi tu przyniosła, ciasteczko wleciało przed, ciasteczko wleciało po i dla mnie świat już jest piękny. Ale wie pani, ja też tak mam, uwielbiam słodkie i to jest jedyny afrodyzjak. Boże! To, co ta dziewczyna robi, słuchajcie, drodzy państwo, patrzcie u mnie na Instagramie, bo to nie jest, że ja się przechwalam. Ta dziewczyna przyniosła prezent i ja w życiu nie jadłam tak pysznych ciastek. Jak emocje po pierwszym live'ie Tańca z Gwiazdami? Takie, jakie przed. Bardzo dobre. Ja mam zawsze pozytywne w sobie energię. U mnie zawsze jest wszystko na sześć. Czuje się pani spełniona? Nie, no oczywiście. Byłam, zatańczyłam. Gdzieś by człowiek jeszcze kilka lat temu przypuszczał, że zatańczy na parkiecie w Tańcu z Gwiazdami, a tu proszę. No właśnie, ja już rozmawiałem z Konanem i on mi przyznał, że w domu oglądał od pierwszych edycji Tańc z Gwiazdami. Czarna Mamba zapoznana już jest od samej pierwszej edycji. No właśnie, i jak pani tak oglądała tę edycję Tańca z Gwiazdami, sobie pomyślała kiedyś, ale fajnie by było zatańczyć? Ja nie pomyślałam, ja powiedziałam do mojej babci świętej pamięci, babciu, a co to taki taniec z gwiazdami? Zatańczymy na parkiecie. Zatańczysz Czarną Mambą, bo ona uwielbiała panią Iwonkę. No babcia nie doczekała, ale ja dla babci zatańczyłam. Dla doktora Stawickiego, który uratował nogi. Dla moich przyjaciół, którzy dzisiaj byli tu ze mną. Już mówiłam kto. Ewunia z Konankiem, Suzy, mój Mariano, Alek, Pawełek. Ja ich cały czas w różnych kolejnościach wymieniam. Ja najbliższych miałam koło siebie. Najbliższych. Ja dzisiaj mam przepiękny wieczór, ponieważ najbliższe osoby były dzisiaj ze mną. Nie było oczywiście moich kuzynek, Madzi, Bartka i wszystkich. Mojego brata nie było, moich rodziców, ale po prostu nie mogli. Ale mam nadzieję, że tak tydzień w tydzień, no każdy przyjedzie. No. I mam nadzieję, że tak wszystkich zdążę zaprosić, a nie, że odpadnę w drugim, w trzecim. No właśnie, jest ten strach, że pani tak szybko odpadnie? Nie, a co tu ma być strach? Odpadnę. No to przecież to nie koniec świata, że Kazimierska odpadnie z Tańca z Gwiazdami. Ja mam wrażenie, że pani tak szybko nie odpadnie, bo za panią stoi tyle taka armia fanów, że to nie ma szans. Zobaczymy. No i finał przydałby się. Nie, no czemu nie? No ta kulka mogłaby stanąć u mojego doktora Stawickiego na biurku z racji, że uratował mi nogi, ale jak nie będzie, no to każę zrobić taką kulę i tak mu dam. No właśnie, jak to z tymi nogami? No ledwo stoję. Tak nie, nawet nie robię, tak nie przebieram, bo nie daję rady. Ledwo stoję. Czyli jednak mocno bolą. Nie, no to dramat, nie ma co mówić. Ale wytrzyma pani te kolejne tygodnie treningów? Ja jestem tur. Ja wytrzymam wszystko, drodzy państwo, wszystko idzie z głowy. Super, ale rozumiem, że jest to pani pod stałą opieką jakichś specjalistów, lekarzy, rehabilitantów. Muszę być. Tutaj właśnie z Tańca z Gwiazdami, czy jeszcze prywatnie? Nie, my mamy tu profesjonalną opiekę. Ja mam Agnieszkę w Piasecznie, która też wspaniale wszystko pracuje nad moimi nogami. Także tu pracują ludzie na tym. To Polsat by tu nie pozwolił, żeby tu było bez opieki medycznej. A jak z Marcinem Hakielem? Czy on się mocno nad panią znęca? W cudzysłowie oczywiście. Nie, no on wie, że no tutaj pewnych rzeczy nie przeskoczymy. On sobie zdaje sprawę, on jest racjonalistą. A nie miał na początku takich obaw? Boże, pani Dagmara i... Miał się ciągle za głowę. Miał. Ale myślę, że odpadnie... coraz mniejsze. Ja widzę, że wy się świetnie dogadujecie. W sensie tak w filmikach na Instagramie widać. Super. Jak pani ocenia noty jurorów? Oni was ocenili najsurowiej ze wszystkich. Dlaczego? No, widocznie według nich najsłabiej zatańczyłam. No, po to są. No przecież nie będą nas głaskać, jeżeli uznają, że pięknie, dadzą fajniejsze noty. No, po to są. Ale pani... A krytyka buduje, drodzy państwo. Nie ma co się przejmować. Nie jest pani na nich zła. A za co mam być zła? No, przecież tu ani mnie nikt nie zbił, ani nie zrobił nikt krzywdy mojemu dziecku. No, przecież ja wiedziałam, na co się porywam, tak? To jest naprawdę największe show w tym momencie w naszym kraju i tu no, trzeba było mieć świadomość, że będziemy surowo oceniani i albo się godzimy z krytyką, albo nie. Ale co to? To są przesympatyczni ludzie, kochani i tak jak oceniają, no według tego, co czują, oceniają. No, nie można ich za to krytykować, absolutnie. A nie ma pani takiego poczucia smutku, żalu, rozgoryczenia, że włożyłam w ten taniec maksimum, a tu takie noty, dwa, trzy?
Nie mam tak, bo nie włożyłam maksimum, bo nie da rady włożyć ode mnie maksimum. Kazimierska tylko idzie do pewnego momentu i tam jest stop. Więc no to co będę, no. To kiedy ta pierwsza dziesiątka? A, myślałam, że dzisiaj będą wszystkie cztery. Jeśli chodzi właśnie jeszcze o Conana, czy pani go zobaczyłaby na parkiecie Tańca z Gwiazdami? A mój Conanek to tańcor nie jest. Czemu? On niech się uczy, niech sobie tam coś poćwiczy, on nie jest do tańca. Ale tutaj obiecał naszym widzom, że jak pani dojdzie do finału i wygra, to on z panią zatańczy. A, no to wiadomo, że zatańczy, ale drodzy państwo, do finału daleka i żmudna droga. Ale trzymamy kciuki na taki wyjątkowy duet. Ja też trzymam całe życie, kochani, dlatego jestem tu, gdzie jestem.